Siemanko, siemanko, z tej strony Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście, blok o prostej muzyce dla trudnych ludzi. Postanowiłem nieco odświeżyć mój kanał, ponieważ ostatnio mało się tutaj dzieje. W założeniu miał to być kanał koncertowy, no niestety wiemy jak wyglądał rok 2020, tych koncertów było naprawdę niewiele. No i tak na dobrą sprawę nie wiemy jak będzie to wszystko wyglądało w tym roku, dlatego ruszam z cyklem winylowym, na którym będę opowiadał o swojej kolekcji, a dzisiaj na pierwszy rzut idzie płyta Blood for Blood, Living in Exile. Zachęcam do oglądania i do słuchania. Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście. Legendarna formacja Blood for Blood i ich sztandarowy album Living in Exile na przepięknym, kolorowym, limitowanym winylu. Zanim jednak przejdę do opisu samego wydawnictwa, kilka słów o tym, jak ważna jest dla mnie grupa Roba White Trash Rob Linda. Nie jest to kapela, której muzykę wciągam w całości zupełnie bezwarunkowo. Dokonania z pierwszego okresu działalności wchodzą mi raczej ciężko. Mam tu na myśli płyty Spit My Last Breath i Revenge on Society. To ciężki, siermiężny i miejscami nieco rozlazły hardcore. Dopiero Living in Exile z 1999 roku ukazał oblicze grupy bardziej otwarte na punkrockową estetykę, szybkość i melodyjność. Kolejne płyty, Outlaw Anthems z 2002 i Serenity z 2004 roku, były wyraźnym podkręceniem tego trendu. Living in Exile promowało na okładce słynne logo Blood for Blood, czyli trupią czaszkę płaczącą krwią, wykonaną przez Shona Bonera w 1997 roku. Tę trupią czachę mam wytatuowaną w kilku miejscach mojego ciała, a na pewno nie jest to koniec. Stała się ona swoistym leitmotivem sztuki, którą pielęgnuję i rozwijam na mojej skórze. Ludzie często pytają, dlaczego dziarasz sobie te czaszki płaczące krwią? Odpowiedź jest prosta, bo czuję jedność z ludźmi, którzy tworzyli i którzy słuchają Blood for Blood, bo to nasz symbol. Symbol odrzuconych, niedopasowanych i skłóconych z konsumpcjonistycznym społeczeństwem. To symbol ludzi, którzy od małego mieli podgórkę, których nie rozpieszczało życie i którym los zbyt często otwarcie pluł w twarz, pozbawiając nadziei, grzebiąc bliskich i wystawiając na kolejne momenty próby. To znak ludzi, którzy mają dobro w sercu, ale ich życie jest dalekie od ideału narzucanego przez kulturę masową. To symbol punków, kryminalistów, wojowników, freaków, uzależnionych czy po prostu dzieciaków ulicy. Wszyscy oni, rozsiani po całym świecie, noszą te logo na skórze. Nosi je też sam Rob Lind, który również nie miał lekko i wiele razy był wystawiany na próby, ale który nigdy nie złamał swoich zasad. W 2012 roku zespół miał gotowy cały materiał na nową płytę. Fani czekali na nią 8 lat, jednak gdy wokalista Eric Budda Medina został oskarżony o gwałt na 13-latce, Lind wykopał grubasa z kapeli, odwołał planowane koncerty i rozwiązał Blood for Blood. Przygotowane wcześniej piosenki nigdy nie ujrzały światła dziennego. Jak więc powiedziałem wcześniej, nie wciągam nosem całej dyskografii Blood for Blood, ale zespół ten w moim sercu ma wyjątkowe miejsce. Można powiedzieć, że to coś więcej niż tylko muzyka. To wspólnota. Dlatego bardzo się cieszę, że Living in Exile w końcu znalazło się w mojej dyskografii na winylu. Płyta pierwotnie na winylu ukazała się w klasycznym formacie 12 cali. Według Discogs wyszła w trzech wersjach kolorystycznych. Pierwsza reedycja miała miejsce w 2008 roku, wtedy już album ukazał się w formacie 10 cali. Wyszło 7 wersji kolorystycznych. Ostatnia reedycja miała miejsce w roku 2019. Wówczas sieć Newberry Comics, coś w stylu rodzimego Empiku, wypuściła czarno-biało-czerwony marmurkowy winyl w formacie 10 cali. Co ciekawe, jest on limitowany do zaledwie 150 egzemplarzy. Do wydawnictwa dołączona jest kartka z tekstami i zdjęciami grupy. Płyta jest wciąż dostępna, więc jeśli chcecie mieć taką dziecinkę w kolekcji, to wiecie co robić. Słuchajcie kochani, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, wiecie co robić. Kciuk w górę, sub. Ewentualnie napiszcie komentarz, bo jestem ciekaw, co sądzicie o tej właśnie płycie i twórczości Blood for Blood. Kolejny odcinek cyklu myślę, że już niebawem. Zapraszam na moją stronę radiocykcyk.pl. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku Radio Cyk Cyk. Jak również na Instagrama, Radio Cyk Cyk, tam trochę więcej prywaty. Do zobaczenia niebawem, pozdrawiam Was, siema!